Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny indyczek. Dzisiaj wyjątkowo zapowiedź gry połączona z wrażeniami z niej, no wiadomo, ale niestety premiera została w dniu zrobienia materiału przesunięta. Zdążyłem jednak szybko zedytować notatki i też właśnie wam tutaj opowiedzieć, no materiał był praktycznie gotowy, a w tego samego dnia dostałem wiadomość, że premiera jednak będzie później. Nie chciałem po prostu was tutaj robić jakoś w konia i mówić, że gra będzie zaraz, prawda? Spędziłem w tej gierce nieco godzin, miałem gotowy materiał, tylko wystarczyło dograć audio, no i przesunięta premiera. Uznałem, że nie będę tego marnował i opowiem wam o grze Iratus: Lord of the Dead, a wam pozostaje tylko no, dodanie tej gry do obserwowanych lub chcę listy na Steamie. Potężne i ogromne zaznaczenie. To co widzicie to wersja demo, dostępna dla kickstarterowców, jest mocno okrojona, aktualizowana, to prawda, i ulepszana, ale jednak jest mocno okrojona. Ciężko w niej pokazać jakieś dalsze etapy gry, endgame, dalsze feature'y i tak dalej. I kiedy gra pojawi się finalnie, bardzo możliwe, że opiszę ją w pełni, chociaż to raczej będzie wejście do early accessu niż pełna premiera. Możecie też wskoczyć na Discorda autorów tej gry, jaki jest dostępny na ich oficjalnej stronie, chyba na Steamie też, na ekranie też widać linka. Za aferę grową odpowiada tutaj studio Unfrozen za naszej wschodniej granicy, składające się m.in. z weteranów robiących przy serii Disciples. Ten tytuł to gratka dla fanów gierek turowych, bardzo hardkorowych rogali, gdzie nie przyzwyczajamy się po prostu do postaci, zarządzania drużyną oraz dla fanów mrocznych tytułów. Z naszą ekipą paskudników, demonów, wiedźm, sukubów i innych sących nie tylko krew stworów będziemy przebijać się przez lochy, zamczyska, forty i inne ludzkie przeciwności stojące na naszej drodze. To brzmi i wygląda trochę znajomo, prawda? No ale... Tradycyjnie opiszmy klasycznie wady, zalety, to co mi się spodobało. To co mnie na start mocno przykuło to oprawa graficzna i muzyka. Bardzo lubię takie lekko rysowane, lekko mroczne produkcje, które mają taką charakterystyczną kreskę. Bardzo fajne intro, jakie widzieliście, fabularnie. Niegdyś byliśmy potężnym nekromantą, który podbijał miasta za miastami, obracał w proch wszystko co żyje i zamieniał oczywiście w zombiaki. Został jednak pokonany przez koalicję bohaterów, zabity i pogrzebany w specjalnym grobowcu. Jednak wiele lat później, kiedy już o nim zapomniano, jego grób ograbili poszukiwacze kosztowności, rozbijając kajdany, jakimi sarkofag był związany. To przebudziło ponownie mistrza nekromancji i ponownie ruszamy na podbój. Chwilę później widnieje napis mówiący, że jest to hardkorowy roguelike z naciskiem na tury, taktykę, decyzję, jak mówiłem, nieprzywiązywanie się, czyli coś obok czego przejść obojętnie nie mogłem. Kickstarter tej gry powiódł się całkiem nieźle, 23 000 dolarów z 20 000 planowanych. Koszt gry w formie kickstarterowej był na poziomie tam chyba 12 do 15 dolarów, w zależności czy się wyrobiliśmy szybko, czy jednak byliśmy ostatnim wspierającym, czyli gra będzie kosztować się na Steamie pewnie około 15, może 18 dolarów po wydaniu do wczesnego dostępu, no raczej wątpię, żeby to było 20 dolarów. Niestety jednym z problemów tej produkcji jest niejasny stosunek twórców do fanów, bym powiedział. Iratus miał pojawić się początkowo we wczesnym dostępie w 2018 roku, chyba w październiku, później bez wyjaśnień już w grudniu, później znowu bez żadnych jakichś jasnych wyjaśnień w styczniu, później znowu bez wyjaśnień w lutym i teraz dopiero w maju. Ja mam ten tytuł już od maja, ale 2018 roku i tak czekam, minął rok, już miała być premiera, stwierdziłem, że o, zrobię sobie materiał na premierę z wczesnego dostępu, a tu sru przesunięta. Fakt, gra co jakiś czas... No trzeba przyznać, wisi na liście do zaktualizowania, to dobrze i niekiedy aktualizacje są naprawdę dość duże, bo potrafią ważyć tyle co połowa gry, to dobrze, znaczy, że autorzy z Unfrozen coś tam cały czas przy tym demku kickstarterowym, tym wersji jeszcze przed early accessowej cały czas pracują, doceniam, jest to fajna sprawa. Z drugiej strony autorzy powiedzieli niedawno, że nawiązali współpracę z pewną firmą, jaką niedługo wyjawią. I to akurat w tym momencie, jak przesunęli premierę. Mam dziwne podejrzenia, że może być to kolejna gra podkupiona pieniędzmi przez Epic Games, przez co gra na Steamie będzie opóźniona, a na Epicu będzie dostępna już teraz. To tylko moje prywatne podejrzenia, ale mam nadzieję, że się nie spełnią. No zobaczymy, co w tej gierce siedzi. Jest to turowa gra, inspirowana... No Darkest Dungeon, pewnie już to wiele osób ma ochotę napisać w komentarzach, ale fakt, jest to bardzo inspirowane Darkest Dungeon i nawet twórcy też mówią, że się tym inspirowali i tutaj hola, Panie Brodaty, przecież to jest perfidna kopia, tylko od dupy strony, czyli to my wcielamy się w rolę potworów atakujących ludzi. Jak screeny ujrzałem Iratus na Steamie, to faktycznie trochę się obrzydziłem na początku niesamowicie, że jak można tak perfidnie zrobić kopię innej gry. Z drugiej strony podrapałem się po brodzie i pomyślałem, kurdełkę, jeżeli coś jest dostatecznie dobrze zrobione, przemyślane, rozbudowane, ulepszone, to w sumie nie ma w tym nic bardzo złego. Jest masa gier, które powstały na bazie swoich poprzedników, chociażby znany gatunek Battle Royale najpierw został zrobiony w formie moda do Army. Niezbyt był znany, prawda? Mało popularny, mało kto grał Battle Royale w Armii. Potem nagle BOOM! Parę milionów graczy w PUBG, jeszcze potężniejszy BOOM w Fortnite i niedawno mega dobrze odbierany Apex, też mający tam parę milionów chyba graczy. Więc jeżeli Iratus wprowadzi sporo nowości, sporo zmian, mechanik, pomysłów, oryginalności, to nie musi być zaraz bezczelna kopia Darkest Dungeon, ale może nią być, jeżeli gra jednak okaże się robić identyko to samo, tylko od dupy strony. Na start mamy 3 stopnie trudności, w tym demku kickstarterowym był dostępny tylko 1, plus samouczek. Niestety ten wstępniak jest na razie w takiej wersji, powiedziałbym, bardzo wczesnodostępowej. Z cyklu odpalamy sobie grę i gramy sobie dowolnie na banalnym stopniu trudności, tylko z napisami co jest co. Gra niewiele w sumie wyjaśnia, niewiele nam mówi, jednak wskazuje mniej więcej o co chodzi. Trzeba trochę poczuć to jakby na własnej skórze, co niektórym w sumie odpowiada taki wstępniak. Trochę tutorial nie jest tutaj tutorialem, ale każdy, kto grał w Darkest Dungeon, naprawdę natychmiast się tutaj odnajdzie. U góry mamy kto kiedy wykonuje ruch, po lewej mamy naszych, ich pozycje 4 maksymalnie, również pozycje przeciwników po prawej stronie też 4 maksymalnie, no chyba że to jest walka z bossem, ich paski zdrowia oraz umiejętności ze wskazaniem co robią, czy powodują zmianę pozycji na przykład przy użyciu danej umiejętności, jaką pozycję przeciwnika dany skill może atakować i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. Mamy oczywiście też rodzaje obrażeń, czyli na przykład to, że ktoś jest podpalony, że to jest obrażenia na stres jakby, zaraz to wyjaśnię, czy to są obrażenia na przykład fizyczne i tak dalej, czy magiczne. Pierwsza walka to prosta sprawa, następnie poznajemy bardzo obiecujący system. Jesteśmy w końcu panem ciemności, więc zamiast rekrutować ludzi, tworzymy różne abominacje nekromanckie i to jest mega świetny, fajny, super pomysł, bo nie tylko to, jakie przedmioty użyjemy do stworzenia abominacji, potwornika, paskudnika, ale też jakie są to przedmioty i jakie mają one dodatkowe bonusy. Jeżeli na przykład mamy przedmioty, które mają jakieś konkretne bonusy boostujące na przykład zdrowie, no to jeżeli z tego składnika zrobimy jakiegoś potwora, to ten potwór będzie miał bonusy tego przedmiotu. Przebijamy się naszą armią, która jest w ciągłym ruchu, ciągle się zmienia, cały czas coś się w niej przekształca. Ktoś umiera, ktoś powstaje, to znaczy w sumie nie umarli, nie umierają już drugi raz na śmierć, ale wiecie co mam na myśli, tak? Rozpadają się w pył. Mordujemy przeciwników i z ich najróżniejszych części, flaków, lutu po walce tworzymy kolejne abominacje, którymi staramy się przebić jeszcze dalej. Tutaj ten prosty pomysł na crafting naszych przydupasów jest naprawdę mega fajnym pomysłem. Prostota w sumie, no, tworzenie sobie potworów, ale dająca ogromną ilość opcji, swobodę oraz wpływ mechaniczny. To my decydujemy na bazie lootu, co będziemy mieć i jeszcze dodatkowo statystyk tego lootu, bonusów tego lootu. Tworząc na przykład pannę młodą, przypominającą mi postać ze Starcrafta, już otworzyłem leciutko oczy ze zdziwienia i z wrażenia, bo sporo statów, typowe na przykład takie staty jak zdrowie, szczęście, blokowanie fizyczne, magiczne, ale nawet taki wpływ jak to, czy postać jest kobietą czy mężczyzną. Ma tutaj znaczenie, bo nasza panna młoda ma specjalny swój klasowy bonus celności na kobiety i różne właśnie potworności w tej grze mają różne swoje dodatkowe, unikalne jakby statystyki, umiejętności na inne potwory, czy powiedzmy na innych przeciwników. Plus każdy z naszych minionów ma do 6 umiejętności oraz 2 sloty na wyposażenie. No, takie powiedzmy danie po twarzy, zainteresowaniem, podjaraniem, no nie byłem na to przygotowany ze strony Iratus i powiedzieć muszę wprost słowami Spocka ze Star Treka: fascinating. Naprawdę. W Iratus mamy również podobny jak w Darkest Dungeon system stresu, ale działa on odwrotnie. My jesteśmy bardzo podatni na różne święte ataki, inne egzorcyzmy, ogień na przykład i tak dalej, a nasi przeciwnicy na stres, jakim zadajemy tym, że spotykają się z nieumarłymi. Jednak w przypadku tej gry zmieniono tę mechanikę. Stres może być dla przeciwników zły. Zaczną sami siebie na przykład atakować, albo zaczną strzelać święconą wodą w nas jak porąbani z karabinu, bo są berserkami i tak dalej. Więc to nie zawsze ten stres jest pozytywny. Kolejną ciekawą cechą gry, jaką odkrywamy później, jest to, że nasz Iratus jako władca legionów, marlaków, odnawia sobie jakby manę. My możemy wykorzystać awansowanie naszego lidera do używania na przykład magicznych zaklęć, taktycznych ruchów albo umiejętności do craftingu. Demko tutaj jest mocno okrojone, ale dało się na przykład przywalić przeciwnika tak, że jak została mu resztka poczytalności, to ten nasz mały skill, tylko leciutko zmniejszający mu poczytalność, powodował utratę psychiki i dodatkowe jakieś debuffy albo buffy związane z utratą stresu na maksa. Następnie będziemy móc na przykład tworzyć jeden item wyższego tieru z paru itemów niższego tieru, albo wyposażyć też naszego mistrza ciemności w artefakty zdobyte na bitwie. Po mechanikach jestem bardzo zadowolony i podjarany tym, co będzie w wersji finalnej, czy nawet tej early accessowej, która ma być w maju. Gra już teraz oferuje nawet niezły content, dobry bym powiedział, i widać też staranność detali w mechanice. To, że możemy powoli tworzyć swoje drużyny niezdechłych w taki sposób, w jaki sobie to wyobrazimy mechanicznie, więc jeżeli ktoś z Was klepał w Darkest Dungeon, był tam specjalistą od tej gry i potrafił różne postacie robić w różny sposób, tak zwane buildy i tak dalej, wiecie, drużyny, to wydaje mi się, że w tej grze będzie dokładnie to samo. Na przykład korzystamy z postaci mających niewielkie szanse w starciu z tankami, mają na przykład mały pancerz, małe zdrowie i tak dalej, z jakimiś silnymi opancerzonymi oddziałami ludzi. Niby to się wyklucza, prawda? No słabe postacie, słabi nie umarli na bardzo pancernych ludzi, ale te nasze paskudniki mają dobre perki i umiejętności powodujące masowy stres. To oznacza dwie możliwości. Przeciwnik przerażony ma szansę uciec z pola bitwy, a my możemy go w międzyczasie jeszcze zarazić wampiryzmem i tak czy siak on zostanie przeciągnięty na naszą stronę, jakby do naszej hordy prędzej czy później. Plus im większe obrażenia stresem zadamy już przerażonym przeciwnikom, to i tak mamy szansę zabić go na miejscu. Używamy przykładowo Banshee. Jej krzyk potrafi zadać podwójne obrażenia, przeciwnicy mają większą szansę na ucieczkę, więc możemy walczyć w taki sposób, że przeciwnicy po prostu uciekają przed nami. Ich umiejętności też są bardzo fajne, tych różnych paskudników i też przeciwników, i ciekawie zaprojektowane, jak na przykład poświęcenie mając licza. Możemy zabić jednego swojego przydupasa, jakiegoś, któremu już, wiecie, mało zdrowia zostało, i to odnawia manę naszemu lordowi oraz odnawia wigor wszystkim naszym przydupasom, tak? Więc no w sumie to nie jest może zdrowie, tylko wigor wszystkim innym. Plus dostajemy jeszcze dodatkową akcję, więc naprawdę niektóre umiejętności są fajnie przemyślane. W grze zamiast miasta, jak w Darkest Dungeon, otrzymaliśmy tutaj cmentarz do rozbudowy oraz różne obiekty dające nam różne profity, na przykład obóz treningowy dla niezdechłych, albo prosektorium czy kostnice, gdzie będą odzyskiwać swój wigor, AKT zdrowie nieumarłe, dużo szybciej. Fajnie, bo bez tego poczułem, jakby pozostawienie nieumarłych w obozie, którym jakby przesuwamy się po mapie, było praktycznie bezsensowne i oni bardzo mało odnawiali sobie tego zdrowia. Ja wolałem sobie craftować kolejnych, niż po prostu ich leczyć. Oni się regenerują, ale koszmarnie wolno. Wśród rzeczy, nad jakimi autorzy pracują, widać m.in. nowe scenki fabularne, oczywiście nowe rodzaje nieumarłych dla nas i nowi przeciwnicy. Cała przygoda ma składać się z kilku pięter, na każdym z nich spotkamy innych przeciwników, inny styl graficzny, inne mechaniki oraz mini zadania oparte o wybór opcji. Część z tych opcji w mini zadaniach jest już dzisiaj uzależniona od tego, czy na przykład mamy w ekipie odpowiedni typ nieumarłego. Ekstremalnie podoba mi się klimat, oprawa graficzna, bardzo przypomina Darkest Dungeon, to pewnie wielu napisze w komentarzach, że o, to jest Darkest Dungeon. To fakt i to w sumie dobrze. Lubię elementy przypominające lekko efekty trójwymiarowe w oprawie Iratus, mimo że gra rzucona jest jakby na płasko w 2D, czyli na przykład eksploduje nam tutaj kościany golem i jego kości lecą jakby w stronę nas, odbiorcy ekranu. Jest bardzo dużo takich animacji, które przekształcają ten wygląd 2D na taki jakby 3,5 bym powiedział, te wady. Ciężko na razie o nich tutaj jakoś mówić w tej grze, jak wspominałem na początku, tutorial nie jest tutorialem, wkurza też permanentny, ciągły napis po lewej stronie ekranu o Discordzie tej gry, jest trochę za duże. Wiele rzeczy trochę wymaga poprawek, bo miałem takie sytuacje, gdzie w 10 ruchów nie miałem już połowy umarlaków, albo potrafiłem zrobić przeciwnika w 10 ruchów. Jednak wiadomo, to jest demko kickstarterowe oraz niedostępne dla wielu osób, więc gra będzie bardziej balansowana, kiedy już będzie po prostu dostępna do kupienia. Trochę mnie zdziwiło, że jak zakończyłem ten wstępniak tutorialowy, to gra odebrała mi to, co w nim osiągnąłem, bo mamy tam wolność decyzji, możemy nawet przegrać w tutorialu, jak się bardzo postaramy, i dała podstawowy starter na początek. Trochę też dziwnie dla mnie, z mojej perspektywy wygląda sytuacja, kiedy musimy skończyć grę. Nie wiem, mama mówi, chodź na obiad, kończ to granie, bo ci komputer wyłączy albo prąd. I wyjście do menu głównego to utrata całego składu, jakim byliśmy w trakcie walki, a nie powrót na przykład do początku starcia albo zapis co każdy nasz krok, że jak zamkniemy grę, to tak czy siak wczytujemy w tym samym momencie, w którym ją zamknęliśmy. Gra ma być trudna, prawda? Ale jednak wyjście z gry w momencie walki to utrata nawet połowy naszej ekipy, zamiast zapisywania się, nie wiem, co wykonanie ruchu. Tu macie pole do dyskusji w komentarzach, jak taki stopień trudności, wychodzenie, zapisywanie powinno być rozwiązane. Finalnie jestem bardzo mocno na tak i mimo, że jeszcze gry nie ma dostępnej w pełni dla wszystkich do kupienia, daję jej już teraz lajkacza na Steamie, na systemie Kurator też zostawię lajka oraz miniaturkę zieloną, byście z góry wiedzieli, że to jest dobra gra. To co widziałem, no już teraz budzi we mnie nadzieję na bardzo ciekawą gierkę. Iratus zapowiada się też bardzo fajnie pod względem muzyki, wstawek filmowych, następnie powoli odsłania przed nami swoje karty, bardzo pozytywne i praktycznie na razie nie posiada wad. Jest wiele rzeczy nowych w stosunku do Darkest Dungeon, czyli wiele osób może powiedzieć, że to jest klon, no ale z drugiej strony ilość dodatków, zmian jest bardzo fajna. No i sam pomysł też na tych nieumarłych, że atakujemy od dupy strony. Może dlatego, że gra nie pokazuje wszystkiego, to jeszcze ciężko jest powiedzieć to, co ma w sobie złego. W paru miejscach brakuje balansu, niektórych umiejętności, ale z racji bardzo ograniczonej ilości testerów można to wybaczyć. Czasami też Iratus potrafił przylagować, czyli na przykład rzucam czara, tu drop klatek i nagle jakby się gra przywiesiła na sekundę, ale to nie jest wielki problem. Jedyną rzeczą rozczarowującą była dla mnie eksploracja. Tutaj autorzy muszą mocno popracować, na przykład ukryć mapę przed nami, bo z góry widzimy, gdzie mamy iść, co nas będzie spotykać, gdzie mamy na przykład fontanny leczące, to znaczy odnawiające nieumarłość naszym nieumarłym. Dać powinni też więcej opcji podróży, jakby tras podróży, dać więcej sytuacji na mapie. Zakochałem się jednak w przeciwnikach, kiedy przemyślano bardzo fajnie wszystkich umiejętności, to jaki klimat, styl, formę wykonania i rolę odgrywa dany typ nieumarłego albo dany typ przeciwnika. Nie jest to gra zrobiona na kolanie pod tym względem. Na przykład biczownik jako człowiek, przeciwnik, leje jakiegoś swoim page'em, dając mu stres, czasami nawet chyba życie odbierając, ale pogania do celniejszych trafień i na przykład przesuwa go na linii do przodu, a sam się chowa z tyłu. Jestem bardzo podfascynowany, że tak to nazwę, grą Iratus i mam przekonanie, że kiedy ta gra będzie w maju niby, jak się pojawi, to zdobędzie sporo pozytywnych ocen. Nie tylko z uwagi na bardzo duże podobieństwo do Darkest Dungeon, tylko po prostu, że to jest gra od dupy strony w Darkest Dungeon. No, mam wrażenie, że to się może sprzedać. 2 lajkacze lecą, zielona miniaturka, czekam na wydanie tej gry do wczesnego dostępu. Wam mogę polecić tylko dodanie sobie tej gry do obserwowanych na Steamie lub dołączenie do ich Discorda, by po prostu pamiętać o tej gierce. Ode mnie otrzymuję taki brodaty lajk potężnego zainteresowania. Na koniec klasyczne dzięki prawie 30 sponsorom browarniczym, którzy sprawiają, że takie ogrywanie gierek jest przyjemniejsze przy browarku. Podziękowanie dla 2 Łukaszy, Jakuba, Szpaka, Cyborga, Niedźwiadka, Kazmomiego, Baciora, Maximusoloniego, Latinokila, Tobiluba, Maruca, Lansyna, Caesara, Gustera, Foriusa, Play the Game'a, Lukasa, Arta, Elmo, Pan Królika, Gojpa, Gatkiego, Lysego, Skotupanka, Mikusa, Matameta oraz Bulego. Dla części z Was za jakiś czas będę miał małe upominki. Tyle.